Witam, z tej strony Rafhard. Kolejny odcinek. Budujemy Pioneer R100 z firmy IBG. Taka bardzo, bardzo fajny ciągnik artyleryjski. Także już czwarty odcinek. Teraz tak, chciałbym Wam pokazać dwie rzeczy w tym odcinku. To będzie krótki odcinek. Mianowicie pierwszą rzeczą jest, jak sprawdzić sobie, nie wiem czy to tu widać, jak sprawdzić sobie, czy dobrze jest poszpachlowane. Jak widzicie, zbiornik już był raz opiłowany i teraz znowu położyłem szpachlówkę, ale Wam pokażę mniej więcej. Nie wiem czy to będzie widać. Widzicie? Mamy latarkę. Kładziemy ją prosto, kładziemy przedmiot i pod tym możemy sobie obejrzeć, ja jeszcze zbliżenie troszeczkę zrobię, możemy tutaj obejrzeć i wszelkie zadry, że tu widzicie, szpachlówka jest położona i to widać, bardzo widać wszelkie zagłębienia, wszystko co odstaje będzie widać. To jest taki prosty sposób na sprawdzenie, czy dobrze położyliśmy szpachlówkę, czy ona się nie wklęsła, bo wiadomo, że szpachlówki do plastiku mają tendencję do tego, żeby uciekać, dlatego że w środku w szpachlówce jest zawarty taki rozpuszczalnik, który wietrzeje i ona zmniejsza swoją objętość. Więc tu macie pierwszy sposób, jak sprawdzić, czy dobrze jest poszpachlowane. Gdyby to były jakieś dziury czy coś takiego, byłoby to po prostu widać pod ostrym kątem. Dajemy światło i wtedy to widać. To jest tak. Pierwsza porada. Druga porada. Nie wszyscy z Was używają. A ja Wam pokażę teraz. Mamy dwa elementy silnika. I możemy to zrobić zwykłym klejem. Możemy je skleić z sobą zwykłym klejem, takim lub na przykład takim. Możemy też to skleić cyanoakrylem, jeśli mamy taką ochotę. A ja Wam pokażę dzisiaj, jak działa klej, który jest bardzo rzadki. Tu jest produkt 2 modu, a tutaj jest Mr. Hobby. I pokażę Wam, jak działa ten klej. Więc mamy tutaj, ja poprawię troszeczkę widoczność, mam nadzieję. Mamy element, który chcę skleić. Jeden wchodzi w drugi. I teraz jak kleimy? Dwa elementy muszą się z sobą stykać, tak? Tak, tutaj jest to zrobione. One się stykają. Tylko jeszcze sprawdzę w instrukcji. Pamiętajcie o tym, żeby... O, to są te dwa elementy. Pamiętajcie o tym, żeby dwa razy przymierzyć. Raz kleić. To ucho i to ucho musi być obok siebie. Jeszcze raz spoglądamy. To ucho i to ucho, tak. Czyli to jest ten element i ten element przychodzi tutaj. W ten sposób. I to mamy prawidłowe ułożenie. Jedno jest na drugim. Bierzemy klej. Dotykamy miejsce łączenia. Jak widzicie, on się bardzo szybko rozchodzi, jest bardzo lejący. Wnika w te dziurki i mamy element sklejony. To jest, tak dobrze myślę, to jest sprzęgło. Sprzęgło, bo ten silnik jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie zrobiony. Dużo elementów tutaj jest w tym silniku.
Ja dzisiaj przy okazji jeszcze powiem wam, co dzisiaj jeszcze zrobiłem. Opiłowałem sobie części karoserii. To tyle. Dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.